Jan Urban propozycję przejęcia Śląska otrzymał przed świętami Bożego Narodzenia. Jeszcze w 2016 roku się zdecydował. Teraz został przedstawiony jako nowy trener. Okiem szkoleniowca analizuje bolączki swojego zespołu. Co boli piłkarski Śląsk? Wydaje mi się, wszyscy chcą zwycięstw własnej drużyny, efektownej gry. Oczywiście do tego potrzebny jest potencjał drużyny. Ale na pewno wszyscy chcemy, żeby Śląsk grał i bardziej efektownie, i bardziej efektywnie. I to jest zadanie, które stoi przede mną. Na pewno do tego potrzebne jest spełnienie kilku czynników. To znaczy zrobić wspólnie z Adamem Matyskiem taką kadrę, o której będziemy mogli powiedzieć, że jest to kadra naprawdę potencjałem, drużyna, która powinna walczyć w górnej części tabeli. Trener Urban do Śląska wprowadził już swoich asystentów. Można się spodziewać też zmian w kadrze zespołu. Ilu? To będzie zależne od tego, ilu piłkarzy może od nas odejść, a taka sytuacja może mieć miejsce, bo wielu z nich kończy swoje kontrakty w czerwcu 2017 roku i to będzie w dużej mierze uzależnione od tego, bo tych spotkań na wiosnę nie ma aż tak dużo, żebyśmy powiększali naszą kadrę. Będziemy się bardziej skupiać na tym, żeby mieć troszeczkę więcej jakości. Nie wiem jakim kosztem, bo Śląsk nie jest w takiej sytuacji, że może wydawać nie wiadomo jakie pieniądze, ale są różnego rodzaju sposoby czy formy wzmocnienia drużyny. Śląsk dziś rozpoczyna zgrupowanie w Trzebnicy. Tam odbędzie się praca nad siłą i kondycją. Jesteśmy w pewnym sensie zmuszeni w tym pierwszym okresie czasu, który spędzimy ze sobą w Polsce, do położenia nacisku przede wszystkim na przygotowanie fizyczne, bo w jakimś sensie zmuszają nas do tego warunki, jakie mamy po prostu zimą w naszym kraju. I to będzie ta ciężka praca fizyczna, praca troszeczkę mniej kontaktu z piłką niż na pewno będzie to miało miejsce w drugiej części naszego okresu przygotowawczego, gdzie będziemy mieli na pewno zdecydowanie lepsze warunki. Mam tu na myśli zgrupowanie w Turcji. A po przyjeździe już jakiś jeden sparing i przygotowywanie się do tych 10 spotkań, z których każde będzie niesamowicie ważne, bo tak, Śląsk jest bodajże 4 punkty od miejsca spadkowego, ale również 4 od pierwszej ósemki, a chrapkę na tą pierwszą ósemkę naprawdę ma wiele drużyn. Umowę z 55-letnim szkoleniowcem podpisano na 1,5 roku. Jan Urban przejął zespół, będąc na 12 miejscu w tabeli Ekstraklasy. Początek spotkania był bardzo obiecujący, to KPR prowadził i można było wnioskować, że odrobił lekcję z pierwszego spotkania wysoko przegranego w Szczecinie. Niestety tylko inauguracyjne minuty należały do udanych. Później z każdą kolejną akcją było już tylko gorzej i gorzej. Po kwadransie KPR przegrywał 3-6. Czas, o który poprosił Tomasz Folga, niewiele pomógł. W bramce gości doskonale spisywała się Adrianna Płacze, która często w pojedynkę zatrzymywała kolejne zawodniczki z Kobierzec. W 26 minucie ekipa gospodyń wykorzystała osłabienie przeciwniczek. Z własnej połowy do pustej bramki piękny rzut oddała Jagoda Linkowska, ale marne to pocieszenie. Po 30 minutach było bowiem 8-15. Po zmianie stron widzieliśmy na parkiecie sporo błędów. Przez 10 minut najbardziej aktywna była Linkowska, która próbowała zmniejszyć przewagę bramkową, jednak doświadczony zespół ze Szczecina systematycznie zwiększał prowadzenie. Po 3/4 meczu było już 13-22. Na finiszu spotkania niepotrzebnie gra się mocno zaostrzyła. Na ławkę kar lądowały zawodniczki ze Szczecina. Mimo osłabienia nie zmieniło to losów spotkania. Do tego KPR przez ponad 11 minut ani razu nie znalazł sposobu na zdobycie bramki. Wejście w nowy rok nie należało na pewno do udanych w wykonaniu drużyny z Kobierzec. Miejmy nadzieję, że Beniaminek się jednak szybko pozbiera i w kolejnych meczach będzie się już prezentować zdecydowanie lepiej.
Piorunujący był już sam początek spotkania. Sudety zostały rozbite w pierwszych akcjach meczu. W inauguracyjnej kwarcie nie potrafiły znaleźć drogi do kosza Śląska. Oczywiście największa w tym zasługa wrocławskiej defensywy, która spisywała się rzeczywiście fenomenalnie. Od niej wszystko się zaczęło. Do dobrej postawy w obronie przyszła też bardzo dobra gra w ataku i po 10 minutach Śląsk prowadził, uwaga, 20-4. W drugiej kwarcie było nieco więcej emocji. Sudety zagrały spokojniej, już nieco bez gorących głów i nawet nawiązały walkę. Drugie 10 minut zakończyło się wynikiem 15-10 dla gospodarzy. Po przerwie Śląsk po raz kolejny włączył wysokie przełożenie. Błyskawicznie przechodził z obrony do ataku. Wrocławianie napędzali doskonałe akcje i punktowali rywali. Wygrali kwartę 28-13. Kluczem do sukcesu oczywiście była defensywa, ale po przerwie Śląsk zaimponował też grą w ataku. We wspomnianej trzeciej kwarcie uzyskał 28 punktów, ostatni aż 33. Trenerzy mogli być bardzo zadowoleni z tego spotkania. W barwach gospodarzy zagrało aż 12 zawodników, a więc wszyscy zgłoszeni do meczu. Liderzy średnio przebywali na parkiecie około 20 minut. Najskuteczniejszy w zespole Śląska był Maciej Krakowczyk, który zapikował Sudetom 17 punktów. Wrocławianie nieco obawiali się tego spotkania. Ekipa Muszkieterów to przecież zaplecze Stelmetu Zielona Góra, czyli aktualnego koszykarskiego mistrza Polski. Można było się spodziewać, że w hali Uniwersytetu Medycznego zaprezentują się nawet koszykarze z doświadczeniem na parkietach PLK. Pojawił się Kamil Zywert, ale zagrał jedynie 3 sekundy. Bez Zywerta, ale Muszkieterowie radzili sobie całkiem dobrze. W pierwszych minutach spotkania byli nawet zespołem lepszym od Gimbasketu. W inauguracyjnych 10 minutach prowadzili po pierwszej kwarcie 20-18. Wrocławianie powoli budzili się do życia i do lepszej gry, ale jak już zaczęli, to nie mogli skończyć. I dobrze, druga kwarta już należała zdecydowanie do nich. Pozwolili przeciwnikowi na zdobycie ledwie 10 punktów, sami rzucili dwa razy tyle. Po przerwie wyglądało to jeszcze lepiej. Świetna skuteczność pod koszem na dystansie, ograniczenie gry w ataku rywala i przewaga błyskawicznie rosła. Trzecią kwartę Gimbasket wygrał 25-12 i to okazało się kluczem do sukcesu. Ostatnie 10 minut to kolejny czas dominacji gospodarzy. Kwarta wygrana 20-10 przypieczętowała kolejny dobry mecz w sezonie Wrocławia. Najwięcej punktów dla gospodarzy rzucili Przemysław Gworek i Rafał Malitka. Solidarnie zdobyli po 21 oczek.